Witamy ponownie i z nami, tak jak zapowiadaliśmy, Małgorzata Zabrocka. Witamy Cię serdecznie, Małgosiu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zdobywczyni Pucharu Świata i Mistrzostwa Świata, aktualna mistrzyni Europy, 15-krotna mistrzyni Polski, licencjonowany trener Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, sędzia klasy międzynarodowej. Ja tu mam jeszcze wiele, wiele Twoich tytułów, ale no, przypomnę jeszcze taki jeden: szczęśliwa żona Piotra i mama dwuletniej Magdaleny. My jesteśmy też dumni, że członkini klubu Idź Pod Prąd Trójmiasto, wspierana przez telewizję Idź Pod Prąd, Małgorzata Zabrocka, udało mi się nie pomylić. Małgosiu, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, że zgodziłaś się wystąpić w programie. Czekaliśmy na to długo i myślę, że nasi widzowie także. Ty już nam opowiadałaś swoją historię sportową, życia, kilka razy. I za każdym razem, jak opowiadasz o początkach swoich treningów i o swoim życiu sportowym, o swoim życiu zawodowym, później duchowym, to no, przechodzą ciary. Jakbyś mogła chociaż trochę powiedzieć naszym widzom, którzy jeszcze nie mieli okazji posłuchać, jak to było z Tobą od początku? Dlaczego zaczęłaś trenować karate? Czy byłaś takim złotym dzieckiem, talentem od początku? Jak to było? Witam jeszcze raz. Tak się przyznaję, że nie spodziewałam się takiej tutaj wiązanki na mój temat. To zawsze jest trochę takie, może i peszące, ale tak w pewnym sensie przypomina, że rzeczywiście coś staram się być taka, żeby nie być takim szarym tłumem. Zapytałaś się, jak to się stało, że w ogóle zaczęłam trenować. To jest taka historia, która mam nadzieję, że będzie kiedyś inspirująca dla innych ludzi. Wiele osób myśli, że karate to jest taki sport, czy takie coś, gdzie się przychodzi na trening i się tylko bije i się uderza, się walczy z innymi osobami, a tak naprawdę nie do końca tak jest. Moja droga zaczęła się na pierwszy trening, kiedy przyszłam, to był 93 rok, miałam wtedy 6 lat. Prawda jest taka, że w wieku 5 lat mój tato zauważył, że mój kręgosłup zaczyna się rotować wokół własnej osi. Sam miał bardzo duże problemy z plecami i postanowił, żeby jego córka po prostu zwyczajnie nie cierpiała tak jak on, bo ci, którzy mają poważną skoliozę, to zdają sobie sprawę, z czym to się wiąże. Może nawet dojść do tej sytuacji, jeżeli się ktoś nie zainteresuje problemem. Nawet może taka osoba nie chodzić, wylądować na wózku, bądź nawet przestać oddychać w związku ze zmianami, które dzieją się w całym organizmie. Już pomijam ból, pomijam kwestię estetyczną, jak dla kobiety wiadomo, jest zawsze trochę istotna. Zaczęło się właśnie od tego. Najpierw wchodziłam na basen. Basen zaczęli niestety remontować, więc zajęć po prostu nie było, no a trzeba było znaleźć alternatywę. I dzięki temu mój tato, tak naprawdę nie wiem dlaczego, spotkał się z moim pierwszym instruktorem, senseiem Mirosławem Elwartem, to jeszcze właśnie było w Wejherowie, jak miałam 6 lat. I tak to się zaczęło. Lekarze mówili, że nie mogę biegać, skakać, nosić więcej niż kilogram, a już na pewno nigdy nie będzie pani sportowcem. No jak widać. No i prawda jest taka, że ja tak brzydko mówię, pokazaliśmy taki gest Kozakiewicza z Moskwy właśnie lekarzom i tym, którzy taki na samym początku mojego życia postawili krzyżyk. No i dzisiaj mogę powiedzieć, dzięki Bogu wylądowałam na karate. No i tak to się właśnie zaczęło. A jakby się... Czy rozumiem, że treningi karate pomogły Ci zatrzymać, czy nawet cofnąć efekty tej choroby? Ja przyznaję, że... Może przejdę do tematu, który może unika później poruszy. Sorry, że wejdę Ci w przygotowanie programu, ale ja teraz miałam egzamin na czwarty dan. Myślę, że o tym powiemy sobie może trochę później, ale ja się szykowałam tak naprawdę do tego egzaminu 25 lat. Tam trzeba przygotować właśnie taką pracę. To nie jest tylko egzamin ze swoich umiejętności, to nie jest tylko egzamin z wiedzy na temat karate, ale trzeba udowodnić, że w karate wchodzi się troszeczkę głębiej, że już patrzymy na to pod kątem i medycznym, pod kątem rozwoju, pod kątem tego, co my sami możemy wnieść więcej dla świata i dla ludzi, którymi się często ich trenujemy. Moja praca była właśnie na temat skoliozy.
I pozwoliłam sobie wybrać taki temat z racji tego, że to temat, który od samego mojego początku kariery cały czas mi towarzyszy. Wybrałam kilka metod, które są najbardziej w Polsce takie najczęściej stosowane, te, które są właśnie ćwiczenia wybierane. Są jeszcze inne trzy metody, które używają takich maszyn. Ich nie używałam w metodzie, bo w pracy, bo zupełnie na innej płaszczyźnie one działają, ale są trzy takie, pięć takich bardzo znanych metod i ja je pozwoliłam sobie porównać właśnie z tym, co robimy na treningach karate tradycyjnego. I przyznam szczerze, że sama byłam zaskoczona, bo wiadomo, osoby, które trenują karate, będą chcieli no, tam pokazać, wow, co to jest i tak dalej, a ja tak staram się podejść do tego zupełnie na chłodno i pierwsze co, to zrobiłam analizę w tabelce. I sama wręcz byłam zdziwiona, bo karate wykorzystuje praktycznie wszystkie rzeczy, które są w innych metodach. I tak sobie, może to będzie takie bardzo, bardzo odważne stwierdzenie, ale ja po analizie i po tym, co robię na treningach, po tym, jak się bardzo wnikliwie starałam się spojrzeć na wszystkie sposoby, jakimi się zajmują ludzie osobami, które są chore na skoliozę, to taką mogę bardzo odważną tezę wysnuć, że jeżeli ktoś przyjdzie na trening karate i osoba, która się rzeczywiście tylko i wyłącznie jakby skupi się na cofnięciu skutków skoliozy przez używanie tego, co robimy na treningu, to śmiem twierdzić, że może mieć naprawdę czasami szybsze rezultaty niż w innych metodach. Więc to taka bardzo odważna teza, ale ja jestem absolutnie przykładem tego, że karate doprowadza do tego, że nie jestem kaleką dzisiaj, a myślę, że całkiem nawet... No dobrze się prezentujesz. Całkiem nieźle, ale no Gosiu, z tego co mówisz, też po tych wszystkich twoich sukcesach, widać, że karate do tej pory było praktycznie całym twoim życiem. Ale jakiś czas temu, niedawno, zrezygnowałaś z kariery startowej, można powiedzieć, u szczytu formy. I pewnie nie jeden twój kibic w Polsce i na świecie zastanawia się, dlaczego taka decyzja. Tyle sukcesów, szczęście w życiu zawodowym, w życiu rodzinnym, i koniec kariery startowej. Czyli teraz pytanie jest najważniejsze takie. Czy się startuje dla medali? Czy się startuje dla chwały? Czy się startuje dla rozwoju samego siebie? Bo to jest takie pytanie, które myślę powinni sobie zadać wszyscy ci, którzy chcą zrobić coś więcej niż tylko przywozić medale. To jest pierwsze pytanie. Ja myślę, że jestem osobą spełnioną. Ja tutaj tak naprawdę nie muszę nic nikomu udowadniać, bo tak naprawdę to byłby kolejny medal do jakiejś tam kolekcji. Druga odpowiedź jest taka, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Tak zaczęła się, że jestem szczęśliwą żoną i mamą. To była taka rzecz, że po porodzie Magdaleny, po urodzeniu Magdaleny, ja bardzo chciałam jakby pokazać, że jeżeli ktoś chce coś zrobić, chce coś osiągnąć i jeżeli naprawdę bardzo będzie mu na tym zależało, jeżeli to będzie jego taki cel, to tak naprawdę nieważne są wszystkie przeszkody, wszystkie rzeczy, które, wszystkie kłody pod nogami, które są rzucane. Jeżeli ktoś sobie rzeczywiście postawi taki cel, jeżeli ma mocne wsparcie, nie mówię o wsparciu finansowym, ale bo o tym możemy porozmawiać sobie przy jakiejś następnej okazji, bo to jest też temat na pewno na dobry program. Ale właśnie chciałam taką dać, wybić argumenty ludziom, że tak naprawdę nieważne, tylko to wszystko zależy od tego, czy masz postawiony cel. I to się udało zrobić. I po urodzeniu Magdaleny udało mi się wystartować w Mistrzostwach Polski. Zajęłam wtedy trzecie miejsce, to generalnie nie jest tak, że jak zajmiesz trzecie miejsce i od razu cię pretenduje do tego, żebyś mógł wystartować w Mistrzostwach Europy, bo to nie jest tak prosto, trzeba się dostać do kadry, dostałam powołanie do kadry i dopiero na tej kadrze trenerzy, patrząc jak idzie moja forma w górę, tych zawodniczek jest o wiele więcej oczywiście, ale wybrali, dali mi szansę wystartować w Mistrzostwach Europy, no i widać nie zawiedli się, że przyznaję, że ja sama wtedy akurat... Absolutnie nic nie powinno wskazywać na to, że powinnam wygrać. Żadne jakieś tam
logiczne, jak się wcześniej rozmawiałam tutaj z jednym z kolegów na temat statystyk, to statystyki w ogóle nie pokazywały, że powinnam stanąć na najwyższym stopniu podium. Ale to jest jeden z tematów, który na pewno będzie kolejny do poruszenia, bo dlaczego ta kariera jeszcze została zakończona? To jest pierwsza rzecz właśnie, to co powiedziałam. Czyli podsumowując, chciałaś pokazać, że macierzyństwo nie jest przekreśleniem kariery sportowej i ty po urodzeniu córeczki sięgnęłaś po najwyższe trofeum w Europie, Mistrzostwo Europy. Widzę, że tu taki komentarz ci działacze tej federacji karate są o wiele mądrzejsi i uczciwsi niż Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, bo przypominamy jednocześnie, że w tym roku zniszczyli ci działacze z Lekkiej Atletyki, zniszczyli tegoroczną karierę Marceliny Witek. Tak. Pomimo tego, że spełniła wszystkie możliwe kryteria, to w wyniku zawiści i złośliwości, bo tylko tak możemy ich decyzje interpretować, zabronili jej startu w Mistrzostwach Europy w Berlinie. Ja tutaj się jak najbardziej wsparłam akcję dotyczącą Marceliny, bo zresztą znamy się jako koleżanki. Co mam więcej skomentować? Wszystko, żeście powiedzieli to, co potrzeba. Sama mówiłaś, że twoja forma jeszcze nie wskazywała, że zdobędziesz złoty medal na tych mistrzostwach, a tu niestety działacze z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wskazali przed startem, że na pewno Marcelina nie zdobędzie tam medalu czy wysokiego miejsca i nie ma sensu jej tam wysyłać. Oczywiście jeszcze kłamliwie to interpretowali, próbowali tłumaczyć troską rzekomą o jej zdrowie, kiedy i trener, i ona po prostu chcieli jechać i mówili, że są gotowi i są, można powiedzieć, pazerni dobrego wyniku. I co więcej, pojechali na te mistrzostwa jako kibice. Marcelina wraz z jej tatą i trenerem Mirosławem, których bardzo serdecznie pozdrawiamy i wspieramy, jesteśmy z wami. Tak jest, ja bym chciała też zwrócić uwagę, że sportowiec naprawdę zdaje sobie z tego sprawę, ile zdrowia mogą go kosztować zawody, ile to kosztuje wysiłku przygotować się. To jest jakiś kolejny temat, dlaczego ja zrezygnowałam już z kariery zawodniczej, znaczy takiej startowej. I myślę, że ta osoba, która nigdy nie była w kadrze, ta, która nie trenowała, nie zdaje sobie sprawy, jak to jest ogromny wysiłek, jaki to jest wysiłek finansowy, jaki to jest wysiłek logistyczny, jaki to jest wysiłek finansowy. No to tak naprawdę można sobie z tego zdawać sprawę, tylko jak albo jak ktoś żyje obok ciebie i widzi, co to jest i rzeczywiście, co nie zmienia faktu, że to jest fantastyczna sprawa, jak się to kocha, a ja to na pewno startowanie kocham. Co jeszcze na temat samej kariery? Myślę, że powiem troszkę jeszcze o... No właśnie, bo ty od jakiegoś czasu, kiedy stoisz na podium, wskazujesz palec w niebo. I też internauci pytają, widzowie pytają, o co chodzi, dlaczego ten palec jest skierowany w górę. Ten palec skierowany jest w górę z bardzo prostego powodu. Z powodu Pana Boga. Ja myślę, że nie jest już to obcym tematem. Ja mam bardzo jasny pogląd na ten temat, że moje życie oddałam Panu Jezusowi. On jest najważniejszą osobą w moim życiu. Bardzo ważną jest osobą w moim życiu mój mąż, oczywiście moja córka, osoby, z którymi pracuję, dzieci, z którymi pracuję. Też tutaj chciałam bardzo jasno dać do zrozumienia, że ja na treningu nie ewangelizuję. Wychowanie dzieci to jest sprawa rodziców. Ja bym chciała to bardzo jasno też postawić. To nie jest tajemnicą. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy ja wierzę w Pana Boga, mówię, oczywiście, jasno, tutaj nie jest nic do ukrycia, ale temat taki ewangelizowania bądź mówienia o Panu Bogu to nie jest czas na treningu. Więc tutaj też bym chciała to zwrócić na to uwagę. Ale ten palec w górze to rzeczywiście, wcale nie tak dawno, bo to dopiero w Rumunii się odważyłam na ten gest, bo dopiero wtedy nastąpił taki czas bliski z Panem Bogiem. I ja na 100% jestem pewna, nikt mi, myślę, że tutaj nie zarzuci mówienia nieprawdy. Miałam bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o... Jeszcze nigdy w życiu, przez 25 lat, jak się zajmuję karate tradycyjnym, nigdy nie miałam takiego wsparcia na Mistrzostwach Europy, jak na tych Mistrzostwach Europy w Rumunii w 2017 roku.
a wszyscy zawodnicy wiedzą i ich trenerzy, że najważniejsza jest głowa na zawodach. Tak naprawdę możesz wszystko zrobić ze swoim ciałem, to co możesz najlepszego, ale najważniejsza jest głowa zawsze. I to było pierwszy raz, kiedy ja miałam autentyczny spokój w głowie. Pierwszy raz, kiedy ten umysł, tak jak nam zawsze instruktorzy podpowiadają, czy mistrzowie karate, że umysł musi być jak woda, wolny od jakichś myśli, które mącą. No to jak to osiągnęłaś? No i to była też kolejna bardzo prosta odpowiedź, modlitwa. Ja się bardzo dużo modliłam i pozwoliłam sobie nawet na taką bardzo odważną modlitwę. Poprosiłam Pana Boga, żeby dał mi wygrać. Nie prosiłam Go, żeby mi dobrze poszło. Zazwyczaj było tak, że się modliłam, żeby mi dobrze poszło, a tym razem poprosiłam Go o to, co naprawdę chcę. Bo miała być demonstracja, że kobieta po porodzie może sięgnąć szczytów sportowych. No to tam któreś miejsce nie byłoby odpowiedzią. Plus to, że większość ludzi wiedziało, że moje życie się zmieniło. No i ja poprosiłam właśnie Pana Boga, żeby w ten sposób zademonstrował swoją siłę. Ale nie dobrym startem, tylko zwycięstwem. No i wiem, że miałam bardzo duże wsparcie, mnóstwo dostawałam takich informacji odnośnie wsparcia i no i to pozwalało wyczyścić umysł przed samym startem. To jest też Wasza zasługa, mówię o naszych widzach, zarówno jeśli chodzi o modlitwę, o jakieś maile czy SMS-y, tweety wspierające, a także wsparcie finansowe. Ale Małgosiu, no Jezus nie jest takim popularnym bohaterem wśród sportowców, czy ogólnie wśród Polaków. Mało kto przyznaje się do tego, że oddał swoje życie Jezusowi, że poprosił Go o zbawienie. I tutaj pytanie, po co Ci to było? Miałaś wszystko. Miałaś te sukcesy sportowe, szczęście właśnie zawodowe, szczęście rodzinne. A jednak ta decyzja. O, to... swoje świadectwo, to gdzieś jest na pewno moje nagrane. To już, to prawda jest taka, że ja do tego doszłam w sposób naukowy. Ja zawsze kochałam naukę, uwielbiam biologię. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem zawodową pielęgniarką. Uwielbiam biologię, no i to był tak naprawdę clue do sukcesu. Ale prawda jest taka, że to daje trochę więcej. To nie jest tak, że... No tak, to okej, dzisiaj jesteś mistrzem, jutro nie będziesz mistrzem. Co to ma tak naprawdę? Ty masz być, ja tak samo jak uczę swoich uczniów, my mamy być mistrzem życia. Czyli jak wygrać życie, a nie tylko jedne zawody. Tak jest, no zawody są dzisiaj, a jutro może ktoś inny wygra. Dzisiaj akurat teraz były zawody i teraz wygrałeś, teraz byłeś najlepszy, ale dalej musisz się rozwijać. No i to jest myślę taka najważniejsza rzecz, że my mamy wygrać swoje życie. I teraz pytanie... Co my w tym życiu osiągniemy? Co my po sobie zostawimy? Co z tego, że zostanie mnóstwo statuetek? Co z tego? Jest to jakaś motywacja, oczywiście. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest motywacja dla innych, że można nie być takim przeciętniakiem, że można nie być byle jakim. Ale byle jakim można też nie być w życiu. Nie musisz zdobywać medali. Ważne, żebyś robił coś ważnego. No i to jest, myślę, że teraz jedna z ważniejszych rzeczy w moim życiu. Można też zdobywać medale, a być byle jakim w życiu. Zapytałaś jeszcze Eunika odnośnie tego, że to nie jest takie popularne. Tak, jest to rzecz, do której się często wstydź przyznać, bo co zaczną mówić o tobie inni? Co inni powiedzą? I wiele lat było tak, że ja się martwiłam, co powiedzą o mnie inni, co on teraz pomyślał, co on powiedział. A teraz w końcu jest taki spokój. Mówię, no i co z tego, że powiedział? Przecież ja i tak zawsze będę sobą. Przecież co z tego, że on się tak zachował? Co z tego, że on się zachował jak, przepraszam, burak? Ale ja nim nie muszę być. Ja nie muszę być takim burakiem. To ja mam sobą dać świadectwo bycia nie tylko dobrym człowiekiem, ale przede wszystkim być takim... Może starać się nawet być wzorem do naśladowania, jeżeli mogę tak sobie taką wysoką poprzeczkę postawić. Ale ten temat... zaczyna być coraz bardziej odważny. Coraz więcej ludzi, ja się z tego bardzo cieszę, ja się też często modlę o to, żebym mogła mieć taką szansę porozmawiać właśnie z osobami na ten temat, a przez to, że ja powiem jasno, to się przestają tak bardzo wstydzić i mogą czasami jakąś okrężną drogą tak się powolutku podpytać. Jak najbardziej jestem zawsze otwarta na rozmowę na ten temat. Ale coraz bardziej odważnie chcą ludzie rozmawiać i nawet takie osoby, którym się absolutnie nie spodziewała,
że może ich ten temat interesować. Właśnie miałam o to zapytać, jak to środowisko karate... Mogę taki karate... off-topic na temat tego, co inni o nas myślą. Nie? Rzeczywiście to jest dla wielu ludzi taka blokująca niekiedy bariera, nie? Że on tutaj nie zrobię tego, bo ludzie, co ludzie powiedzą i tak dalej. Nie? Myślę, że o wiele bardziej... zasadniczym pytaniem jest, co Bóg o nas myśli. Nie? Mhm. Ludzie tak jakoś w takim bieżącym życiu nie zastanawiają się nad tym, a dzięki temu, czy przez to bardziej, żyją tylko w odbiciu lustrzanym tego, co inni ludzie powiedzą. Czyli jeśli ludzie o mnie dobrze mówią, no to to znaczy, że jestem dobry, coś mi się udało i tak dalej. Jeśli ludzie o mnie źle mówią, no to znaczy, że jest źle. Nie? A rzeczywistość jest taka, że Jezus uznał, że jesteś wartościowy. Jezus uznał, że warto za ciebie oddać życie. To jest cena, którą Bóg zapłacił za ciebie i to jest najważniejszy komunikat, ile jesteś warty. Jesteś warty tyle, że Jezus za ciebie oddał swoje życie. Bóg dał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wielu sportowców, pamiętacie, tu odwołuje się do Nowego Testamentu i taki Jan 3,16. To ten werset właśnie zacytowałem. To pokazuje, ile jesteś warty, a nie to, co ludzie o tobie myślą. Powiedz, Małgosiu, jak ta decyzja, duchowa wpłynęła na twoje życie? Znowu byśmy mogli bardzo długo rozmawiać. Wiele osób właśnie podeszło do mnie i tam, czy pisało też wiadomości do mnie, Małgosia, przecież to za szybko jest, nie? Że za szybko, żebyś rezygnowała, jesteś taka młoda i powinnaś jeszcze startować. No okej, ale to naprawdę nie jest najważniejsze. Są rzeczy, na których naprawdę czujesz, że robisz coś ważnego. I jak decyzja wpłynęła? No ja... Jeżeli mogę powiedzieć, że byłam szczęśliwa, no to myślę, że dużo osób, jak mnie zna, to wie, że jestem takim... Staram się być takim chodzącym uśmiechem. Taką pozytywną, zarażającą taką dobrą energią. Staram się oczywiście. Nie zawsze mi to wychodzi. Czasami zdarza mi się, że jakieś tam małe sprawy mnie jeszcze przytłoczą. Oczywiście walczę z tym. Ale jeżeli mogę powiedzieć, że byłam szczęśliwa, to teraz jest dopiero taka pełnia szczęścia. To jest zupełnie, tego się nie da porównać z niczym innym. Taki spokój, taka przestanie się takim martwienie o byle co. No nie, co tu będzie. I wiesz, że możesz to powierzyć Panu Bogu i to się naprawdę rozwiązuje. Mam setki już przykładów. Naprawdę, nie wiem, nie jestem w stanie opowiedzieć wszystkich sytuacji takich, gdzie ja modlę Cię o coś i to po prostu przychodzi. Ja nie wiem, czy to jest... Wiadomo, każdy, kto chce znaleźć dziurę w ciałem, tak ją znajdzie. Mhm. Ale to już jest na tym, czy mnie interesuje to, co ktoś inny powiedział. Mhm. Ja jestem w stanie 100% od siebie powiedzieć, że absolutnie wierzę w to, że jak się modlę do Pana Boga, jeżeli modlę się rzeczywiście szczerze, własnymi słowami, nie klepiąc jakichś tam regułek, no to po prostu nie dość, że jest zupełnie inny z nim kontakt, wprowadza absolutny spokój i taką pewność, że nawet gdyby coś się stało, to on się wszystkimi tymi moimi osobami, na których mi zależy, mówię o swoich uczniach, mówię o tych osobach, z którymi współpracuję, mówię o przede wszystkim mojej rodzinie, ja się absolutnie przestaję martwić, bo ja wiem, że na pewno się Pan Bóg nimi zajmie, co nie zmienia faktu, że nie przestaję być odpowiedzialną osobą. Mogę tu wejść troszkę. Proszę bardzo, oczywiście. W rolę i pogłębić ten temat, bo tak znając z młodości trochę to środowisko karate, taekwondo i tych wschodnich sztuk walki, tam mimo wszystko jest duża taka fascynacja takimi mistrzami z Japonii, tam z Korei, czy tam z Chin, przy innych tych kierunkach. I za tym idzie też pewna fascynacja taką duchowością i filozofią Dalekiego Wschodu. Czy nie doświadczyłaś tu jakiegoś konfliktu i też jak jesteś przyjmowana teraz jako uczeń Jezusa Chrystusa w tym środowisku? Na pewno jest coś takiego, że ludzie się zdecydowanie bardziej interesują, ale teraz pytanie jest takie. Jak ktoś przyjdzie na trening, to musi, ja przynajmniej i wiem, że osoby, z którymi współpracuję, bardzo jasno wyjaśniają,
że sam początek treningu to jest oddanie szacunku. I przede wszystkim to jest nauka szacunku, a nie oddawanie jakichś, nie wiem, ukłonów jakimś bogom, jakimś tam, absolutnie nie. To jest, musi być jasno powiedziane, że powiedzmy pierwszy ukłon to jest szacunek do tradycji, do wszystkich instruktorów, którzy byli przed nami, dzięki którym ja wiem, co ja mogę dzisiaj uczyć na treningu. Drugi ukłon jest to wyrażenie szacunku do mojego nauczyciela, tego, który jest dzisiaj ze mną na sali. Trzeci ukłon, jego zazwyczaj się robi na samym początku drogi takich młodych uczniów, młodych adeptów, później już się często nie robi tego ukłonu, ale to jest ukłon i szacunek do siebie nawzajem, czyli przede wszystkim to jest nauka takiego wzajemnego szacunku. I ja się zastanawiałam kiedyś, myślę, że to będzie temat mojej jakiejś tam kolejnego jakiegoś artykułu, czy kolejnej jakiejś pracy, na temat tego, czego uczy właśnie zasady budo, czyli zasady właśnie taki kręgosłup moralny w porównaniu z tym, co uczy Biblia. I ja tak troszeczkę głębiej sięgnam i prawda jest taka, że to się w wielu aspektach ze sobą zazębia. Absolutnie się nie wyklucza. I teraz pytanie jest takie, czy osoba będzie dobrze poprowadzona i zostanie jakby wpuszczona w ten nurt, jak to powiedzieć, takiego zwodzenia, bo jak się głębiej wejdzie w temat właśnie takiego duchowego, to tak naprawdę nigdy się nie kończy. Nie ma tak naprawdę dojścia do pewnego jakiegoś tam, jak to powiedzieć, tej perły, którą można znaleźć i ciągle idziesz i tak naprawdę ciągle nie wiesz, czy dojdziesz. I nie wiesz dokąd. I nie wiesz, co jest prawda. Tak. To jest najważniejsze, że nie wiesz dokąd. Ważne o czym jest poznać, to, że się doszło, nie? Że już się znalazło. Oczywiście, że chodzi o to w karate i generalnie w japońskich sztukach walki, żeby się ciągle rozwijać, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co my mamy w środku, ten kręgosłup. Więc ja się przede wszystkim modlę o to, żeby ludzie nie zwodzili drugich osób. No nie, bo my przede wszystkim musimy pilnować siebie sami. Ale patrząc na mój przykład, absolutnie się to nie wyklucza, w sensie takim, że można trenować sztukę walki, można trenować dalekowschodnią sztukę walki, a przede wszystkim pomaga w tym Jezus. Super. Jeszcze chcieliśmy porozmawiać o życiu osobistym, no bo ty tak, studiowałaś, tak, startowałaś, trenowałaś, sędziowałaś, egzaminowałaś, miałaś też swoje egzaminy, później pojawiło się malutkie dziecko i jest jeszcze oczywiście mąż, rodzina, działalność charytatywna także, społeczna i poza tym nie tylko jesteś osobą uśmiechniętą, zachęcającą, ale też, jak widać, bardzo dobrze zorganizowaną. I tutaj pytanie, jak ty to robisz? Na pewno można by było jeszcze lepiej. Znaczy, ja tu widzę dużo rzeczy u siebie, które chciałabym poprawić. Ja się staram być zadaniowcem i przygotować sobie po prostu to, co mam do zrobienia, to, co chcę w najbliższym czasie zrobić. Na pewno tutaj wielkie podziękowanie dla mojego męża, bo gdyby nie on, to na pewno by tak się nie udało wszystko, to co się da, brzydko mówiąc. No Piotrek mnie już znał, jak byłam zawodnikiem, mój mąż, i wiedziały gały, co brały. To nasze powiedzenie w naszych kręgach kościelnych. I ja mogę być tylko wdzięczna Panu Bogu, ja się codziennie wieczorem dziękuję Panu Bogu za mojego męża. Codziennie rano, jak się budzę, ja się cieszę, że on obok mnie jest. I nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest przyczyna tego, że mi się to wszystko udaje. Teraz jak jest więcej tych obowiązków, to tak, ale w takich trudnych momentach, bo tych momentów jest sporo i ja zawsze wierzę, że Pan Bóg nie daje nam więcej, niż jesteśmy w stanie udźwignąć. I tak sobie myślę, że jeżeli On mi daje coraz więcej, jeżeli on jakby daje mi jakieś trudne wyzwania, to tylko po to, żebym ja była trochę lepsza. No i myślę, że to jest powodem, dlaczego się to wszystko udaje. No jak mamy dawać dobry przykład, no to chyba o to chodzi, żeby... No właśnie, ale w tę sobotę, zdaje się, tak? Zdałaś pewien bardzo ważny egzamin. Jeszcze nie mówiłaś o tym w mediach. Z tego, co wiem. Czyli telewizja iść pod prąd jest pierwsza. Dokładnie. Jakbyś mogła powiedzieć, co to był za egzamin i ilu ludzi na świecie w twoim wieku do takiego egzaminu w ogóle podchodzi? Czy zdaje go, bo ty go zdałaś? Tak, zdałam.
Znaczy ja powiem w ogóle, co to był za egzamin. W karate mamy dany, czyli stopień tak naprawdę rozwoju, który powinien obrazować twoje umiejętności bądź etap jakby rozwoju. To jest tak troszeczkę dla nas ludzi jest troszeczkę łatwiej, jak widzicie, jak się widzi, że osiąga się jakieś rezultaty, czy się widać taki progres w twoim rozwoju. Inna sprawa jest taka, że żeby pójść troszeczkę dalej, żeby mogła być wyższej klasy sędzią międzynarodowym, żeby mogła być trenerem, żeby mogła być egzaminatorem, muszę utrzymywać pewien standard. I to jest jeden z wymogów w Polskim Związku Karate Tradycyjnego. Myślę, że dość dobry, żeby pilnować cały czas standardu i jakości tego, czego uczymy. I to jest jeden też z powodów, dlaczego ja staram się być na każdym zgrupowaniu, żeby właśnie nie tracić tej wiedzy, żebym potem mogła przekazać ją dalej. Ale na czwarty dan, na który teraz zdałam, czyli czwarty czarny pas, tych pasów jest 10, 10 się dostaje po śmierci, to dlatego, że już za życia nie możemy jakby dalej się rozwijać, więc możemy dojść do 9 pasa czarnego, 10 dopiero po śmierci. Na czwarty dan już trzeba dostać nominację, że to nie jest tak, że możesz się zgłosić sam, tylko jakby musicie zarząd Polskiego Związku wskazać, że jesteś gotowy. Ja tak naprawdę nie wiem, ile osób, ja mam 31 lat teraz, nie wiem, ile osób na świecie ma czwarty dan w wieku 31 lat, podejrzewam, że wcale nie tak dużo. Mhm. Co jeszcze? Co to był za egzamin? No tak naprawdę dla mnie to była wielka żaba. Ja rozumiem, że puknęłam wielką żabę, bo ja nie cierpię pisać prac. Ja wolę powiedzieć, wolę się jakby obronić, a tutaj trzeba było udowodnić, że że tak naprawdę potrafisz coś więcej niż tylko pokazywać coś na macie, że to już jest jednak krok dalej. I przyznaję, że pierwszy raz w życiu chyba dostałam tyle pochwał. Znaczy no wiadomo, że tam na zawodach to tam gratulacje i tak dalej, ale taka pochwała od osób, które się naprawdę wiesz, że znają na tym, co robią, no to taka pycha, ale trochę mi było miło. No pycha, i my tutaj zauważyliśmy, że jesteś osobą bardzo skromną. Mogłabyś gwiazdorzyć te wszystkie tytuły, nie wszystkie przeczytałam, ale te, które przeczytałam, no mogłyby cię naprawdę zmienić w taką osobę, która chodzi z głową wysoko, nie zważa na innych. Jak to jest, dlaczego ty jesteś taka skromna? Mówisz, że tak nie przywiązujesz wagi do tych swoich sukcesów, a nie jednego by to po prostu zepsuło. No to jeżeli mam być skromna, to nic nie powinnam powiedzieć teraz. Nie wiem, no tak jak mówiłam wcześniej, karate przede wszystkim uczy tego, że ważne jest to, co sobą reprezentujesz. Nieważne jest, zawody to jest tylko element twojego treningu, twojego samorozwoju. Jeżeli ktoś rzeczywiście szczerze podchodzi do tego w ten sposób, no to właśnie powinno tak być. To, czy tak jest, czy tak nie jest, to niech każdy sobie odpowie sam. Mówię z zawodników, czy rzeczywiście reprezentuje tą skalę wartości, która jest uczona. I pytanie, czy uczy tylko, czy sam to sobą reprezentuje. No i daj Boże, żebym do końca życia była w stanie reprezentować sobą najlepszą jakość. Mam nadzieję, że zawsze, na pewno dam z siebie wszystko, żeby zawsze tak było. No to a propos nauczania jeszcze chciałam cię zapytać o tych, którzy ciebie stworzyli, ciebie nauczali. Nie mówię już o Bogu, który nas stworzył, bo tak jak Widź pod prąd mówimy, nie pochodzimy od małpy. Ale kto ciebie stworzył sportowo? Tak się śmiejemy, jak rozmawiałam. On się pyta, kto cię stworzył. No to Pan Bóg mnie stworzył, przecież od małpy nie pochodzę. I tak się śmiała, mówię, no dobra, ale kto cię stworzył sportowo? Dobrze. No. Tak jak mówiłam wcześniej, na pierwszy swój trening trafiłam do senseja Mirosława Elwarta. To była taka osoba, która jakby zaczęła całą moją drogę. Później przeprowadziłam się do Gdyni. Przez chwilę nie miałam gdzie trenować, ale udało się znaleźć takie miejsce. Tak naprawdę to mój instruktor przyszedł do szkoły, w której byłam, rozdawał ulotki. Mój instruktor Dariusz Kupis, który poświęcił mi przynajmniej 10 lat swojego życia. Absolutnie wiem, że może nie był taką osobą bardzo otwartą, ale na pewno dał z siebie całe serce. Więc to wiele razy, jak mówię w jakimś wywiadzie, to często nie mówią o Dariuszu Kupisu. Dariuszu Kupis. I
chciałabym tutaj jeszcze raz mu podziękować za to wszystko, co zrobił. Później jakby dał mi wolną rękę. Powiedział, że on już nie jest moim instruktorem, że ja muszę iść dalej. No i przez wiele lat byłam sama. Prawda jest taka, jak ktoś się mnie pytał kiedyś, gdzie trenujesz, to ja mówię, wiesz co, ja trenuję na całym świecie, bo i byłam w Stanach, i byłam w Warszawie, i gdzieś w Krakowie, i, no, i w Lublinie trenowałam. Tak naprawdę ja przez długi czas nie miałam swojego instruktora, musiałam być sama instruktorem dla siebie, co wcale nie jest takie proste. Zawsze się cieszyłam z tego, że mogę być na kadrze, być powołana do kadry narodowej, bo to jest takie miejsce, gdzie trenuje się z najlepszymi osobami na świecie i nie ma lepszego miejsca moim zdaniem, jak ci, którzy nie chcą się dostać do kadry, to tracą bardzo dużo. Przede wszystkim w swoim rozwoju, to, że można jeździć po świecie i poznawać innych instruktorów. No to jest tak naprawdę i sensei Krzysiu Neugebauer, i sensei Andrzej Zarzeczny, sensei Kwieciński, sensei Mirek Elwart, z którym teraz mam szansę współpracować, który znowu po powrocie z Warszawy, gdzie tam wyjechałam na studia, mnóstwo wsadził pracy do tego, żebyśmy mogli tak naprawdę osiągnąć sukces w naszym klubie. Tak naprawdę, wiecie, ojców sukcesów jest mnóstwo. Sensei to nauczyciel, tak? Sensei to nauczyciel, tak. Więc tak naprawdę wiele osób się przyczyniło do tego, że mogłam poznawać to, co poznaję, tylko pytanie takie, czy ktoś umie wyciągać po prostu i czy drąży temat, czy po treningu zostaje jeszcze, czy sam ćwiczy, czy stara się wyciągnąć po prostu jak najwięcej, czy przychodzi i się pyta dalej, czy chce po prostu, czy naprawdę sam chce się rozwijać, no to jest pytanie po prostu. No to kolejne pytanie z tym związane. Teraz ty jesteś trenerem dla dzieci i młodzieży. Tutaj prezentujemy fotografie z treningów, z pokazów, z zawodów młodzieży, którą przygotowuje Małgorzata Zabrocka. Dlaczego ty tak poświęcasz się dla tej młodzieży? Dlaczego uczysz ich wszystkiego, co potrafisz? Jak ich motywujesz? To też jest ważne. Zacznę od tego, jak motywuję. Ja się staram motywować samą sobą, jakby swoim przykładem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego tak się temu poświęcam, bo ja myślę, że to jest pokolenie, które w przyszłości ma nami się w pewnym sensie opiekować. Ja bym chciała, żeby oni nie byli zwykłymi osobami. Ja bym chciała, żeby oni potrafili podejmować trudne decyzje, ale zgodne z charakterem, z takim mocnym kręgosłupem, żeby oni nie byli byle jacy. Ja bym chciała, żeby oni mieli wartości, ale nie po to, żeby byli mistrzami świata, bo tak naprawdę mistrzem świata może być jedna osoba. Trenuje ileś osób, tak naprawdę z tych osób, które trenują, 5% ludzi startuje w zawodach. Dopiero z tych 5% startujących w zawodach 1% jest na podium. Mhm. No nie? Dopiero z tego 1% osób, które jest na podium, dostaje możliwość startu w mistrzostwach. A dopiero z tych mistrzostw jedna osoba wygrywa. To zobaczcie, z tej całej bazy, która trenuje, no to jest promil osób, które mają medale. I to nie o to chodzi, żeby ktoś był mistrzem świata. Ja bym chciała, żeby oni właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, mają być mistrzami życia. Oni umią podejmować decyzje, oni mają być odpowiedzialnymi osobami. Oni mają umieć stawiać sobie wysoko poprzeczkę i nauczyć się nie poddawać przy pierwszych porażkach. To jest to, co ja bym chciała ich nauczyć. I myślę, że wiele razy się tak zdarza, że pokazują, że osoby, które dzieci już widzę, które ćwiczą karate, które są u nas w kadrze klubu, które wygrywają na mistrzostwach, które są w kadrze narodowej, oni naprawdę patrząc na swoją klasę czy na swoje środowisko są absolutnie nieprzeciętni. Jeszcze a propos porażek, to jak ty sobie radzisz z tymi porażkami, jak ty sobie radzisz w tych najtrudniejszych momentach? No właśnie, pytanie jest takie, co traktujemy jako porażkę. Czy to, że ja w ogóle wystartowałam, to ja powinnam tak naprawdę cieszyć się z możliwości startu. Cieszyć się, że ja mogę mieć konfrontację z drugim partnerem, podziękować mu za to, że on dał mi lekcję. Bo jeżeli ja nie będę jakby miała szansy spróbować, nie będę miała szansy wystartować, czy poddam się, czy nie wiem, będę się bać wystartować, to absolutnie się nigdy nie rozwinę. I myślę, że
wiadomo, jak ktoś jest na etapie takim, że przed nawróceniem miałam takie bardzo duże ciśnienie, że no wiadomo, jesteś medalistką, miałaś medal i jedziesz na zawody i ktoś, to nie jest tak, że no dobra, pojedziesz, wystartujesz. Nie. Oni oczekują od ciebie złota. Oni oczekują od ciebie medalu. To nie ma tam, że przyjedziesz z czwartym miejscem. Co to jest za zwycięstwo? To nie jest zwycięstwo. No nie? Ale teraz pytanie takie. Jeżeli uda ci się zachować właśnie ten spokój i wyciągnąć z tego wniosek na przyszłość, no to to nie jest porażka, tylko to jest twoje zwycięstwo kolejne. Mogę jeszcze tu proszę bardzo wejść, powiedziałaś przed nawróceniem, nie? To jest taki termin niekoniecznie znany i jasny dla Polaków. Myślę, że podobny jak sensei. Dlatego chociaż chciałem, powinien być znany. Powinien, no ale nie jest. No, my się zderzamy z rzeczywistością, a nie z naszymi wyobrażeniami o niej. To mam do ciebie takie pytanie, bo tak jak i widzę twoje życie i też to, co mówisz, to byłaś osobą przed tym nawróceniem, bardzo szczęśliwą, pełną sukcesów w życiu i osobistym, i sportowym, i tak dalej. A nawrócenie, rozumiemy o nawróceniu do Jezusa Chrystusa, wymaga uznania swojej grzeszności, nie? Czyli no gdzie w tej Gosi, która taki obraz i u innych, i też obiektywnie no, miała taki no, bez skazy, wspaniały i tak dalej. Jak Jezus cię przekonał, że Jego potrzebujesz, by dał ci swoją ofiarę za twoje grzechy? Czyli jak uznałaś swoją grzeszność? Nie mówię o szczegółach, tylko o tym procesie mentalnym, jak to się dokonało. Ja wcale nie byłam taka święta. To jest, myślę, tak, że jak ktoś sobie zdaje sprawę z tego, ile ma wad, jak może być coraz lepszy, to jest mu na pewno łatwiej widzieć, że nie jest wcale taki idealny. Ja już powiedziałam, że ja do Jezusa doszłam przez wiedzę. I tak naprawdę świadomość tego, tej wiedzy, tego, jak zostało wszystko stworzone, jak to jest fantastycznie wszystko zorganizowane, wystarczy popatrzeć na komórkę, wystarczy popatrzeć na bakterie, no to jest coś, co mnie przekonało, że to się nie mogło wziąć, o tak, bum, jest, ugotowało się w zupie i nagle powstało. I aminokwasy, DNA, nasz mózg, same nasze kości, no wszystko, tak? To jest, spójrzcie na świat, na to wszystko, jak ze sobą współpracuje, to pokazuje, jak Bóg jest potężny. No i jak, gdzie taka mała kruszynka przy takim Bogu, no nie? I patrzysz na to, jakie On jest wspaniały, patrzysz na siebie, ile ty robisz błędów, ile popełniasz grzechów, jak zupełnie nie możesz sobie z pewnymi rzeczami czasami poradzić, no to no jak tutaj nie uznać Jego wyższości? W tym momencie polecamy też taki film, o którym często mówisz, Woodlawn, produkcji amerykańskiej w reżyserii Andrew i Johna Erwina. To jest film oparty na faktach i tam też pojawia się ten palec w górę. Jest to film o sportowcach, którzy tak jak ty oddali swoje życie Jezusowi. Ja jeszcze powiem jedną taką małą rzecz, która się wydarzyła w naszym Polskim Związku Karate Tradycyjnego. Taka tragedia, która nas spotkała. Osoba, która była no właśnie takim nieprzeciętnym człowiekiem o wysokiej klasie, o takiej wysokiej kulturze osobistej. Osoba, z którą trenowałam od 2004 roku i mogę absolutnie powiedzieć, że to była taka osoba, z którą wiedziałam, że gdziekolwiek można iść i nie trzeba się jej będzie wstydzić, że ona zawsze będzie się wiedziała, jak zachować, to był właśnie Witek Kwieciński, mój serdeczny kolega. Nie mogę powiedzieć przyjaciel, bo na przyjaciół to bardzo rzadko mówię, że ktoś jest moim przyjacielem, ale ja z Witkiem trenowałam razem od 2004 roku. I ten film, Witek często właśnie zdobywając tytuły, też pokazywał palec w górę. To jest moja taka nadzieja, że ja się kiedyś z nim spotkam u naszego Pana. I no i tak jak to jest taka rzecz, która jakby może powoduje, że aż tyle nie chce mi się płakać, chociaż traci się taką osobę, która
która naprawdę wyznacza wysokie standardy. I ja bym też chciała takie wysokie standardy wyznaczać przede wszystkim w środowisku, w którym pracuję i w środowisku, w którym się spotykam. Woodland oczywiście polecam do obejrzenia. Jedna rzecz mi się tam nie podoba, ale to nie będę teraz mówić. Ale myślę, że też pokazuje właśnie to, jak można zaufać Panu Bogu i potem mieć taki większy spokój w sobie. Może kiedyś powstanie taki film o Małgorzacie Zabrockiej. Ja powiem jedną rzecz, że takich ludzi, którzy naprawdę wysokie osiągają sukcesy, takich jak Małgosia Zabrocka, to jest naprawdę bardzo dużo. Jest naprawdę mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy nic o sobie nie mówią, a są naprawdę bardzo, bardzo osobami, takimi osobami, z których naprawdę można czerpać. Mhm. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdą do Jezusa. Cieszę się, że nawet bez tego potrafią prezentować wysoką klasę i mam nadzieję, że będą takimi wzorami do naśladowania właśnie dla tych przyszłych pokoleń, które kiedyś mają opiekować się nami, dowodzić, mają być osobami, które rządzą krajem. I właśnie to jest takim moim marzeniem, żeby te osoby właśnie były na szczycie, żeby one były na świeczniku. No i między innymi ten program jest właśnie po to, żeby pokazywać te wzory. My dzisiaj mamy Małgorzatę Zabrocką w studiu, ale mam nadzieję, że to nie jest ostatni program, że to jest dopiero początek, jeśli chodzi o tą Twoją karierę medialną. Z mojej strony słuchać Ciebie to jest przyjemność, ale przede wszystkim te treści, które przekazujesz i one trafiają do tego przede wszystkim najmłodszego widza, bo oni są przed wybraniem swojego życia i może któreś zdanie, któreś słowo właśnie Twoje ich przekona, że warto wygrać swoje życie, tak jak mówiłaś. A dzisiaj, tak jak Małgosia przypomniała, są urodziny pewnej osoby, która jest dla Ciebie, jak i dla Twojej siostry Kasi Belostenko, którą serdecznie pozdrawiamy, również mistrzyni karate, bardzo ważna. I to jest czas dla Ciebie, Małgosiu. Jeszcze powiem o Kasi. Kasia to był taki mój motor do działania. Siostra. Siostra moja, tak. Zawsze była moją drugą mamą, ale moją pierwszą mamą oczywiście jest moja mama Beatka, Bunia Betty teraz, która ma dzisiaj urodziny, której życzę naprawdę wszystkiego najlepszego, żeby miała otwarte serce, życzę jej błogosławieństwa Bożego, żeby przestała się martwić i tego, żeby rzeczywiście zaczęła być szczęśliwą osobą. Tego jej życzę. Jutro ma urodziny mój najukochańszy mąż, więc myślę, że wie, że go kocham po prostu. Dołączamy się do życzeń i pozdrawiamy Twoich bliskich. Tak, których poznaliśmy i było to dla nas wzruszające doświadczenie. No i też mówiłaś o Kasi, że była takim motorem, starsza siostra. Też zawsze wspominasz, że z nią nigdy nie przegrałaś. Nie wygrałaś. Nie wygrałaś. Ja nigdy nie wygrałam. To niestety jest taki moment, gdzie nie zawsze wszystko idzie bardzo czysto. Kasia była takim zawodnikiem, który jest, ona jest po prostu strasznie silna, no nie? Nie jest tylko silna fizycznie, ona ma strasznie mocny charakter, ona jest takim fighterem. Jak pracowała w Irlandii, to przezwisko miała dynamit. Myślę, że kto ją zna, to na pewno wie, że to jest chodzący dynamit. Dynamit pracy, to jest tytan pracy i osoba, która absolutnie ma fantastyczne serce. Jest oprócz tego, że jest nie do zabicia poprzez obowiązki, przez ilość pracy, którą jest w stanie wykonać, to jeszcze jest chyba najwrażliwszą osobą, jaką ja znam. Która ma tyle w sobie empatii, że
mogłaby obdarzyć, nie wiem, no, z półkuli ziemskiej. No to jest Kasia. Z Kasią rzeczywiście ani razu nie udało mi się wygrać. I to jest jedyna zawodniczka, z którą na świecie, z którą walczyłam, a tych zawodniczek już trochę było, z którą nigdy mi się nie udało wygrać. I wcale nie jest mi z tego powodu jakoś przykro, tylko tym bardziej mam nadzieję, że to będzie coś, co ją będzie zawsze podbudowywać, bo gdyby nie Kasia, to na pewno nie byłoby mnie dzisiaj tutaj. Może pokażemy też naszym widzom właśnie Katarzynę Belostenko po zdobyciu czarnego pasa wraz na zdjęciu wraz z siostrą Małgosią. Za chwilę pokażemy to zdjęcie ze szczęśliwymi siostrami. Zobaczcie, mamy tu ekran, gdzie widzimy to, co wy widzicie też teraz. Ja jeszcze powiem coś na temat właśnie Kasi, że Kasia to jest taka osoba, że jak da słowo, to choćby się paliwo i waliło, to ona tego słowa dotrzyma. I to jest właśnie, tak jak Państwo widzieli na zdjęciu, to jest rezultat danego słowa. Kasia dała słowo w 97 roku, że zda egzamin na czarny pas. No i nieważne, że wyjechała za granicę, nieważne, że miała mnóstwo perypetii, ona wróciła i po prostu dotrzymała słowa. Amen. Dodamy, że Kasia też jest naszą siostrą w Chrystusie, też szczęśliwą mamą i żoną. Pozdrawiamy również Iwana i Otylkę. Słuchajcie, na dzisiaj skończymy, ale tak jak mówiłam, mam nadzieję, że to jest początek też takich lekcji życia dla młodzieży, bo widzimy w Was wielki potencjał właśnie nie tylko dla Pomorza, ale żeby dla całej Polski, młodzież z całej Polski i Polonii, po tak, oglądała, koszulkę mogła, mam od Polonii. Mogła Was oglądać, słuchać, czerpać mądrość. Dziękuję Ci serdecznie, Małgorzata Zabrocka, zdobywczyni Pucharu Świata, mistrzyni świata, aktualna mistrzyni Europy, była z nami. Dziękuję Ci serdecznie. Również dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękuję, miło mi za zaproszenie. I pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Dziękuję Wam i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.